Tym krokiem, który
może pomóc uczniom, żeby zechcieli tą maturę robić. Tutaj pokażę takie zdjęcia. Mianowicie profesor Sysło, znany wszystkim nam, pokazuje przy okazji swojej prezentacji, to jest skrót zwrotu w Warszawie, jak zainteresować uczniów informatyków przez 12 lat w dalekiej Turcji. No i on się tego wyszedł i słuchajcie. Tutaj mam takie coś, no, i to się nazywa mikrobit. Ja też mam swojego mikrobita, żeby zawsze pokazywać. Dostałem go dzięki uprzejmości kolegów tutaj z Wielkiej Brytanii, którzy przyjechali do Polski i promują Pythona. Przy tej okazji powiem, że dwa dni temu odebrałem od Christiana Heila Python Foundation, przyznał na Polskę parę tysięcy dolarów dotacji. Będą prowadzone szkolenia z Pythona z wykorzystaniem mikrobitów gdzieś tam na Śląsku. To organizuje Agnieszka Bliska. Także coś będzie się działo. W każdym razie myślę, że tego rodzaju urządzenia są lepsze niż sortowanie komputerowe, bo ja rozumiem, że można mówić, o silnia, super, policzyliśmy silnie. Ale to nie o to chodzi, to uczniów niestety po prostu nie kręci, w ogóle nic za nic. I kręci zupełnie co innego. I tutaj chciałbym pokazać Wam parę przykładów takich inspiracji zwrócić, co można wykorzystać, żeby uczniów lepiej zachęcić. Pierwsza jest spółka, rok 2010 do 2012. Miałem w ogóle właściwie tą szansę i taki sukces, że brałem udział w tym projekcie. To jest projekt strategii wolno-otwartych implementacji. No i tak w tym projekcie stworzyliśmy różnego rodzaju materiały edukacyjne dla nauczycieli, które są dostępne na wolnych licencjach. Więc za darmo, legalnie dla każdego z Was. Tam jest programowanie w C, programowanie w Pascalu, programowanie w Pythonie, jest HTML omawiany. Również są takie zestawy mechatoryczne, jak ten, na który wczoraj i dzisiaj na moich warsztatach pracowaliście i mieliście szansę sobie pracować z Pythonem. Więc zauważcie, że ten Python zaczyna być językiem programowania, którego można używać w wielu, wielu momentach, w wielu, wielu rzeczy. Kolejną rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, jest taki robocik. Ten robocik nazywa się Ericsson i on działa z programowaniem środowiska graficznego takiego skręczopodobnego, to jest przez przeglądarkę. No i to nie byłoby nic jeszcze żadnego pasjonującego, ponieważ jest wiele robotów, które działają i są tak przeglądarkowo obsługiwane i są obsługiwane z takich graficznych platform. Natomiast ten robot ma jeszcze jedną funkcję. Jest programowany Pythonem. Więc możecie używać tego robota na różnych poziomach edukacyjnych i ciągle w tle mamy nasz język programowania Python, który generalnie rzecz biorąc może być wykorzystywany od najmłodszych klas, ponieważ czego nie ma na moim slajdzie tutaj żadnym, ale Wam powiem, Python ma moduł logo. I możecie używać go nawet w podstawówkach do programowania jak logo mocy. Więc już od najmłodszych lat można dzieciom pokazywać Pythona, a dodatkowo to, co miałem powiedzieć, to jest moje pytanie. Czy są tutaj nauczyciele bądź dyrektorzy z Podkarpacia? Są, są, są. Więc słuchajcie, Podkarpacie i Świętokrzyskie też. Już nie 10, bo już od wczoraj mamy tylko 8 miejsc. Od stycznia w Centrum Edukacji Obywatelskiej będziemy prowadzić projekt nauczania nauczycieli i uczniów Pythona właśnie w oparciu o te roboty Edisona. Szkoły dostaną takie roboty na własność, ale uwaga, jest tak. Szkoła musi stworzyć jakiś projekt, czyli jakieś oprogramowanie, które będzie sterowało tym robotem. Więc niestety nie wystarczy tylko przyjść na szkolenia, trzeba będzie jeszcze dłużej popracować z uczniami, ale mamy nadzieję, że to się przełoży na to, że będziecie mieli ciekawe rzeczy, które będziecie mogli pokazać, będziecie mogli wykorzystywać. Poza tym chciałbym pokazać Wam taką grę, które są też ciekawą rzeczą uczniowie i ludziom.
I oczywiście najważniejsze jest to, że jest Python. Ponieważ sztuczną inteligencję owego robota kodujemy w Pythonie. I nasz robot zachowuje się tak, jak to zaprogramujemy. Bardzo. Jest do tego dokumentacja, jest do tego bardzo fajny opis. Nawet być może niektórzy z Was byli na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie uczyliśmy robot game'a i właśnie Pythona z wykorzystaniem robot game'a. Do tego pochwalę się trochę, jako super lepszy, zrobiliśmy platformę internetową, zupełnie za darmo, zupełnie dla wszystkich. I jeśli chcecie, możecie z niej korzystać. Ona wygląda w ten sposób, że jest to prawda po angielsku, bo nie mam czasu jej przetłumaczyć. Tak na dobrą sprawę tłumaczenia już jest, to trzeba podmieniać kliki, ale nawet na to zajmuje czasu. W każdym razie możecie tam kody swoich robotów umieszczać za darmo i one walczą pomiędzy sobą na tej platformie. Są wyniki, są statystyki, wszystko możecie robić. To jest całkowicie zupełnie za darmo. Przez nauczycieli, dla nauczycieli zrobione. Kto chce, niech korzysta. Zapraszam. Poza tym chciałbym pokazać Wam inteligentne miasto. To jest taki projekcik, który został zrobiony przez moich znajomych ze Szczecina, Fundację Netka. I to jest fajne dla małych dzieci. To jest taka plansza, która się składa, są różnego rodzaju światła. To jest w ogóle produkowane na konferencji 3D, bo to jest projekt Kickstarter, przepraszam, zbieramy to. Zakończyło się zbieranie 2 tygodnie temu. Ale po zbieraniu projekt ruszył, będzie sprzedaż, będzie normalna produkcja zestawów. Co jest ważne? Ten zestaw jest obsługiwany przez mikrokontroler Arduino i do tego jest oprogramowany. Oprogramowanie takie jak Scratch to jest znane, no, to modyfikacja. W każdym razie ważne jest to, że zobaczcie, włącz zielone na sygnalizatorze, wyłącz tamto, otwórz szlapa. To takie przyjazne dla dzieci bloczki. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że Arduino, to, które jest tam użyte, ma w sobie firmatę i może być sterowane Pythonem. Więc dokładnie tak, jak przyszliśmy wczoraj i dzisiaj na warsztatach sterowali diodami, tak samo można sterować tym zestawem. Więc znowu uzyskujecie jakieś tam narzędzie, które można wprowadzić do szkoły, kazać dzieciakom i wciągnąć w to programowanie poprzez zabawę. Oczywiście dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego są różnego rodzaju inne rzeczy, które można wykorzystywać, na przykład Minecraft. No dobra, trzeba przyspieszyć, bo czas się kończy. Padło pytania, ok, gdzie mamy się tego nauczyć, skąd mamy to wszystko wiedzieć? Bo ty, Adam, stoisz tutaj, nam przekazujesz tą wiedzę, ty się tym zajmujesz, tak zajmuje się tym, tak jak wszystko mieli. Chciałbym pokazać Wam Apki.org, dzieło przy współpracy z koleżanki Barbary Marskiej. Chciałbym pokazać Wam materiały CO właśnie dotyczące Pythona. I to jest ten adres internetowy, gdzie możecie sobie zupełnie za darmo Wasze materiały pobrać. Spiszcie go sobie. Polecam otwartą edukację i dla twardzieli EDEX-a. EDEX jest świetną platformą, amerykańską, uwaga, nie jest za darmo, bo w tej chwili już trzeba za każdy certyfikat zapłacić. Nie powiem ile, ale nie jest to dodatkowa. Ja sobie zrobię dwa kursy na EDEX-ie, bardzo sobie chwalę i uważam, że są fajne. I warto, naprawdę warto poświęcić ten czas, mimo że nie jest daleko, to trzeba przyznać. Także te adresy sobie fotografujcie, tam się udajcie, chwila wolny. Ja chciałbym pokazać Wam teraz jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze Raspberry Pi i nakładkę Sensa, która potrafi wyświetlać ciekawe rzeczy na Twoich warsztatach, Wam pokazywałem. To jest tak jak taki mikrobit, tylko trochę bardziej zaawansowany. I to również jest programowane Pythonem. Jest to Raspberry Pi, fajna biblioteka do Pythona. Naprawdę nie trzeba wiele, jedna, dwie linijki. I mamy bardzo fajne, ciekawe efekty graficzne, wizualne. Ta nakładka ma żydowską, ma akcelerometr, ma joystick. Można naprawdę sporo rzeczy zrobić. Można zrobić własną grę, która będzie sterowana jak samochód.
No i to wszystko chciałem zakończyć takim znakiem zapytania i właściwie chciałem na tym zakończyć. Ale przepraszam, jeszcze przeciągnę pół minuty. Dzisiaj rano zobaczyłem wpis, który chciałbym się z wami podzielić. To jest wpis Marcina Polaka, 17 minut około rano, 17 minut temu, i on napisał. No, rzeczy, które mnie cieszą. Tak, wyszło szybko z worka, że Iwona Brzuska, Krzysztof Jaworski, Jana Wielkiewicz i jeszcze wielu, wielu zbędów wyprzedziliście trend światowy. Ponieważ trend światowy w raporcie Horizon edycja 2016 na szkółka 12 amerykański mówi o najważniejszych trendach współczesnej edukacji. I on mówi o tym, że w tej chwili w najbliższych latach programowanie jest tym trendem, który ma być najważniejszy w życiu wszystkich. Więc myślę, że to, że staram się niestrudzenie was od paru lat zachęcać do tego, żeby używać Pythona, programować. Teraz już mam nadzieję, że będzie to wsparcie podstawy programowej. To coś przyniesie. Chciałem serdecznie podziękować wam wszystkim za to, że wytrzymaliście to, że minutę przeciągnąłem. Jestem na Facebooku, jestem członkiem grupy z jest mi z tego tytułu szalenie miło i nawet jeśli niektórzy uważają nas za masonerię, to po prostu staramy się robić to, co robimy i dzielić się tym.